Nowy produkt w ofercie Balex Metal. Płyta Termano Wall GK. Płyta Termano Wall GK bazuje na znanej i lubianej termoizolacji Termano. Termoizolacji ze sztywnej pianki PIR. Do płyty Termano przykleiliśmy w sposób profesjonalny i przemysłowy płytę GK. Kompozyt płyty Termano i płyty GK pozwala na szereg zastosowań i aplikacji w budownictwie. To są aplikacje wewnętrzne, zgódźmy się. Natomiast mamy tutaj rzeczywiście całą paletę możliwych zastosowań. Płyta Termano Wall GK w swoich założeniach ma być montowana przede wszystkim na klatkach schodowych. Do tego celu dedykowane są płyty o wymiarach 1200x2600. To jest ten standard, który zwyczajowo jest wykorzystywany do izolacji ścian klatek schodowych. Zastosowanie termoizolacji Termano o najwyższych parametrach termoizolacyjności pozwala stworzyć płyty maksymalnie cienkie, żeby nie zabierały światła klatki schodowej. Wiemy, że jest ona regulowana odrębnymi przepisami. Płyty Termano Wall GK stosowane na klatki schodowe mają w sumie łącznie 30 mm grubości. To jest bardzo niewiele, jeżeli chodzi o izolację termiczną, zapewniającą właściwy poziom oporu termicznego dla ścian klatek schodowych. Płyty Termano Wall GK produkowane są także w innych rozmiarach i innych grubościach. Inne formaty i grubości są dedykowane przede wszystkim do zastosowań wewnętrznych jako termoizolacja wewnętrzna. Wiemy, że izolując ściany zewnętrzne od środka, od wewnątrz, nie możemy sobie pozwolić na bezkarne i bezmyślne przełożenie całości termoizolacji zewnętrznej do wewnątrz. Taką ścianę najbezpieczniej jest jedynie lekko docieplić grubością 4-5 cm, 6 cm maksymalnie. To jest rozwiązanie jeszcze względnie bezpieczne, nie stwarzające zagrożenia dla ściany konstrukcyjnej. Płyty Termano Wall GK możemy mocować w wieloraki sposób. W przypadku klatek schodowych jest to zwykle klej. To jest klej gipsowy, placki gipsowe standardowo nakładane na płytę i przyklejanie do ścian. Taką technikę klejenia możemy również zastosować w przypadku ścian wewnętrznych. To mogą być kleje gipsowe, to mogą być kleje poliuretanowe, to mogą być kleje akrylowe. Bardzo często stosuje się również montaż suchy, montaż do wcześniej przygotowanej podkonstrukcji. Podkonstrukcja może być drewniana, może być stalowa, może być aluminiowa. Tutaj rozpiętość możliwości w przypadku zastosowań wewnętrznych jest pełna. Do przygotowanego stelażu montuje się później płyty Termano Wall GK za pomocą po prostu czarnych wkrętów. Taki montaż pozwala na szybkie i suche, przede wszystkim, to jest istotne, wykończenie ścian wewnętrznych. Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych jako okładziny pozwala na szybkie wykończenie strony wewnętrznej. Wystarczy zwykłe, standardowe szpachlowanie i malowanie. Po tych zabiegach strona wewnętrzna ściany jest gotowa do użytku.